W Strefie Gazy podczas walk zginął syn izraelskiego ministra gabinetu wojennego. A czy wyobrażacie sobie sytuację wojny w Polsce i żeby jakikolwiek syn jakiegokolwiek ministra poszedł na wojnę? Można lubić lub nie lubić Izraelczyków, ale jedno trzeba im przyznać, walczą ramię w ramię wszyscy. Nieważne od statusu społecznego. Jak widać, Polska jest szanowana i poważana w strukturach unijnych, dlatego też wniosek Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany traktatów będzie rozpatrywany nie 12 grudnia, a 18. A zmiana wynika najprawdopodobniej z tego, żeby uniknąć obecności obecnego rządu i Mateusza Morawieckiego i spotkać się z nowym ministrem rządu Donaldem Tuskiem. W Kalifornii w Stanach Zjednoczonych wchodzi nowe prawo sprzedawcy, którzy nie udostępnią sekcji zabawek neutralnych płciowo, zostaną ukarani mandatem w wysokości $500.